Metoda odchudzania braci rodzeń to jest metoda skuteczna, chociażby dlatego, że przeprowadza Ciebie przez kolejne punkty, które dają niemalże pewność, że tą metodę utrzymasz długoterminowo. Ja bym powiedział tak, metoda odchudzania braci rodzeń równa się magnes. Dzisiaj właśnie w tym odcinku, w tym filmie powiemy Tobie, uświadomimy Tobie, dlaczego tak ważne jest przygotowanie, a konkretnie ten etap przygotowania, czyli uzupełnienie magnezu. Można powiedzieć, że od magnezu zaczynaliśmy, nie takiego na lodówkę, tylko takiego magnezu dobrej jakości. I pamiętam, od czego to się zaczęło. Zaczęło się od empirycznie, czyli od obserwacji swoich pacjentów i równocześnie doczytywania nowoczesnych doniesień naukowych, czyli tych aktualnych, ale też nie do końca, bo wiadomo jest od wielu lat, że im dalej w las, tym mniejsze, mniej bogate w magnez produkty spożywcze. Jeszcze przecież w latach 40., 50. poszczególne, jak porównamy produkty z tych lat i z tamtych lat, no to różnica właśnie między magnezem a tym pierwiastkiem, a teraz jest około 30-40% mniej na niekorzyść dzisiejszych czasów. Właśnie, to jest pierwszy argument. Po drugie, ciekawe badanie francuskie czytałem dzisiaj, w którym brało udział około 8 tysięcy osób i wśród badanych ponad 80% badanych miało niedobór magnezu. Częstość i wielkość tego zjawiska jest tak duża, że należy śmiało nazwać to naprawdę dużym problemem, wręcz plagą, problemem zdrowia publicznego, który powinien być rozwiązany natychmiast. I teraz, żeby było śmieszne, za każdym razem jak ja mówię o magnezie, o witaminie D i o innych badaniach, które są nierefundowane, typu też insulina, przez ogólny system NFZ-owski lub na całym świecie przez tą publiczną służbę zdrowia, no to dziwię się, jak to. To jest tak oczywiste, że trzeba to refundować i trzeba to badać, ale ktoś tego nie robi. No i teraz później musimy wchodzić chyba w jakieś po prostu teorie spiskowe, których nie chcę teraz poruszać. Tak, no, musicie wiedzieć, że magnez jest, poziom magnezu jest nierefundowany z punktu widzenia przychodni lekarza rodzinnego, więc najlepiej, żeby nie prosić nikogo o to i samemu ten poziom wykonać. Tak, a z drugiej strony ja akurat nie jestem zwolennikiem badania poziomu magnezu we krwi, dlatego że większość jednak tego magnezu znajduje się w komórkach i nie do końca odzwierciedla to faktyczny stan magnezu w organizmie. Można powiedzieć w skrócie, że jeżeli w surowicy jest mało magnezu, to w komórkach jest go wybitnie mało. Tak, a z drugiej strony, wiesz, ja się wymądrzam, bo dzisiaj troszkę poczytałem sobie badań naukowych, ty jesteś potasologiem, ja jestem magnezologiem, to mimo że poziom we krwi magnezu był prawidłowy, to większość osób miało niedobór w komórkach. Zobacz. Także rozumiesz, czyli nauczyłem cię czegoś. No prawda? To ja cię w takim razie przemagluję. Czyli to jest trochę tak jak z żelazem. Zapas z wątroby jest wyrzucany chociażby po krwawieniu, żeby uzupełnić niedobory w erytrocytach. Dlatego też chwilowy poziom żelaza we krwi może być wysoki, ale możemy nie widzieć poziomu ferytyny, który jest ciągle niższy. Tak? Dokładnie. Więc ja szczerze powiedziawszy, trzymałbym się tego. Magnez trzeba uzupełniać. Bez względu, czy zbadasz magnez, czy nie zbadasz, prawidłowy poziom magnezu, znaczy powiem tak, nieprawidłowy powinien sprawić, że ewidentnie musimy uzupełnić magnez, ale z drugiej strony prawidłowy poziom magnezu nie powinien uspokoić Ciebie i nadal może świadczyć o tym, że masz niedobór magnezu, bo dotyczy to ponad 80% ludzi. Dobrze, to w takim razie powiedz mi, wyobraź sobie świat, w którym nie ma laboratoriów, nie można zbadać poziomu magnezu we krwi. Opowiedz tutaj naszym obserwującym, jak domyślić się, na podstawie jakich objawów, że ktoś może mieć niedobór magnezu? Objawy są dosyć, znaczy niektóre z nich są charakterystyczne, a niektóre są niecharakterystyczne. No bo charakterystyczne to chyba takie drganie brewki albo drżenie mięśni, tak? Tak, drżenie mięśni, takie mimowolne, drganie powieki mimowolne, gdzieś tam policzek tobie drga, gdzieś tam mięsień w nodze, ale takie objawy, które też mogą sugerować niedobór magnezu, to na przykład migreny, świetnie. To na przykład rozdrażnienie, niepokój, agresja.
Czyli nagle nie poznajesz siebie, jesteś zdenerwowana, zdenerwowany, a nie zdarzało się tobie zbyt często. Tak jest. Co jeszcze? Niedobór magnezu to przeczulica, czyli nie wiem, czy wam się zdarzyło, ale mi się to kiedyś zdarzyło, że dotykasz skóry i czujesz taką, no przeczulicę. No, czyli normalnie odczuwasz ten zmysł jest wyostrzony. Dobrze, czyli mamy mięśnie, to jest oczywiste. Tam magnez ma swoją rolę bardzo ważną. Mamy układ nerwowy, no bo przecież ta przeczulica. Coś więcej na temat układu sercowo-naczyniowego. Czy tam magnez jest niezbędny? Jasne, i to też jeden z częstych objawów. Nieregularna praca serca, w szczególności jak położycie się już wieczorem i czujecie, że to serce tam czasami przeskakuje, czasami uderzy za szybko, czasami uderzy za wolno, to też może być objaw... Gdzie ten mój mikrofon jest? Niedoboru magnezu. A dlatego to mówimy, bo to wszystko zależy, te objawy, czy masz objawy niedoboru, czy nie masz objawy niedoboru, zależy to, jaką dawkę magnezu powinieneś przyjmować, żeby zdrowo i długoterminowo schudnąć. Zaraz do tego, tak jest, przejdziemy, ale chciałbym się zatrzymać jeszcze na etapie zaburzeń rytmu serca i migren, bo pamiętam swoje czasy z pogotowia. Wtedy częstym wezwaniem zespołu karetki było zaburzenia właśnie rytmu serca, czyli ktoś odczuwa duszność i ma szybkie bicie serca. Najczęściej było to szybkie migotanie przedsionków. Pierwszym lekiem w takiej sytuacji jest zawsze podanie elektrolitów, czyli magnezu i potasu w kroplówce i w wielu sytuacjach to ta arytmia się uspokajała. To jest takie potwierdzenie tego, co ty mówisz. No i kolejna rzecz faktycznie, którą obserwowałem na izbach przyjęć, na SOR-ach i w pogotowiu, że silne bóle głowy po wykluczeniu oczywiście spraw ostrych typu krwotoki, typu różnego rodzaju nowotwory i tak dalej, spokojnie można było przerwać dużą dawką magnezu dożylnie. I zobaczcie, to jest niesamowite. Jeżeli znasz, zagłębisz się w procesy fizjologiczne i w te wszystkie procesy biochemiczne, nagle okazuje się, że po pierwsze, proces tycia, a co za tym idzie, proces chudnięcia nie jest taki prosty. On się nie sprowadza do skakania jak pajac w rytm głośnej muzyki i zajadania się batonikami wysokobiałkowymi. Wysokomagnezowymi może. Też? Jeszcze żeby. Mm-hmm. To byłoby dobrze. Nie, to nie jest takie proste. To jest sposób na schudnięcie i szybkie przytycie i na nieszczęśliwe, smutne życie. Ale tak naprawdę prawdziwy proces tycia to skomplikowany proces, w którym ogromne znaczenie ma magnez. Ogromne znaczenie ma magnez, ale też trzeba sobie zdać sprawę, że magnez połączony jest, można powiedzieć, tak jak pępuszkami. Magnez i witamina D połączone są pępuszkami. To można powiedzieć jest jedna substancja, składnik. Ja często tłumaczę pacjentom, że którzy uzupełniają duże ilości witaminy D i patrzę na poziom magnezu, który jest niski, że magnez jest niezbędny do wchłaniania i dystrybucji witaminy D właśnie, po organizmie. A ja powiem to obrazowo. Nie masz magnezu, 300% zmniejsza się wchłanianie witaminy D. Uzupełniasz magnez, 300% więcej i szybciej przyswoisz witaminę D. Nie ma magnezu, nie ma witaminy D. Jest witamina D, jest magnez na odpowiednim poziomie. Zobaczcie, jak to ważne, ale wróćmy do magnezu, bo teraz powiedz coś. Wiemy teraz o magnezie już trochę. I teraz ile tego magnezu przyjmować? No dobra, zacznijmy od tego, ile każą nam przyjmować. Takie standardowe zalecenie dla osoby dorosłej to 375 mg magnezu. Zapamiętajcie, 375 mg magnezu. Ale uwaga, jonów magnezu czy magnezu? No magnezu, czyli jonów magnezu. Nie mówię o konkretnym preparacie, czyli o konkretnej cząsteczce magnezu, tylko jonach magnezu. 375. Ale chcę uzupełnić, bo jak weźmiecie dowolny preparat magnezu, to prawdopodobnie tam będzie napisane na przykład 1000 gram chlorku albo chlorku magnezu albo cytrynianu magnezu, w tym 100 gram jonów magnezu. I chodzi nam o te jony. I to w tym nas interesuje. I teraz tak. Podejście nasze jest takie, że magnez bardzo często jednak trzeba dostarczyć do twojego organizmu dodatkowo w postaci czystego, dobrej jakości produktu z zewnątrz. Najczęściej jest to suplement diety i to nie jest tak, że musisz brać to całe życie, tak jak witaminę D, ale
Procedura jest następująca. Rozpoczynając metodę odchudzania braci i rdzeń, bardzo ważne jest, żeby dodatkowo dostarczyć odpowiednią ilość magnezu, a odpowiednia ilość to od 400 do 600 mg jonów magnezu w ciągu dnia. Najlepiej w formie cytrynianu magnezu, bo od razu tutaj powiemy Wam, że cytrynian magnezu to jedna z najlepiej wchłanialnych, przyswajalnych form magnezu i nie mieszając Wam dalej, skupmy się na cytrynianie magnezu. No i najlepiej w dawkach podzielonych, czyli żeby to nie było raz dziennie, czyli rozłóż sobie to na dwa razy dziennie, po posiłku, w trakcie posiłku. Ja wolę w trakcie posiłku lub po posiłku, dlatego że jak przyjmiesz magnez na czczo, często zdarza się, że boli żołądek. No dokładnie, czyli mamy dawkę, mamy formę. Tak, ale co ciekawe, jeżeli chodzi o dawkę. Dawka taka podstawowa i minimalna to jest między 400 a 600 mg jonów potasu. Magnezu, ale u naszych pacjentów zdarza się, że przy objawach niedoboru, czy to ze skurczami, czy to z arytmią serca, labilne ciśnienie tętnicze. Dokładnie, czy to nadciśnienie tętnicze, czy u osób po prostu z cukrzycą chorych metabolicznie, stosujemy dawki nawet do 1200 mg jonów potasu. Czyli na przykład, zakładając, magnezu, Mateuszu. Ja przepraszam, wiem, przed chwilą nagrywaliśmy film o potasie, dlatego magnezu, oczywiście magnezu, najlepiej w formie cytrynianu magnezu. I teraz prosty przykład. Kupujesz produkt, kupujesz kapsułkę, w której masz 100 mg jonów magnezu. No to zobacz, jeżeli chcesz uzupełnić ten magnez i zastosować to dawkowanie optymalne, czyli 600 mg jonów magnezu, no to powinieneś przyjąć 3 razy po 2 kapsułki. A jeżeli chcesz uzupełnić ten niedobór, duży niedobór magnezu, bo masz niedobory magnezu, czyli nie wiem, masz migreny, masz arytmię, tak jak powiedziałem, skurcze, to trzeba przyjąć 400, czyli 4 kapsułki rano, 4 kapsułki w południe, 4 kapsułki wieczorem. Proste. To tak praktycznie, że bo często pytacie, ale ile tam tego magnezu? No, zdarzają się też takie błędy, że osoby z niedoborem magnezu, już nawet tym w surowicy, biorą jedną kapsułeczkę i to, w której jest nawet nie 100 mg jonów magnezu, tylko 40 na przykład, no co jest kompletnym nieporozumieniem, tak. No tutaj nie możesz tak robić. I oczywiście już uprzedzam pytanie, a co z przedawkowaniem magnezu i czy da się go przedawkować? Oczywiście, da się wszystko przedawkować, tak naprawdę, ale badania donoszą, że działania niepożądane, te, którymi trzeba by się rzeczywiście przejąć, pojawiają się na poziomie 2400 mg jonów magnezu u dziecka i 35 tysięcy mg jonów magnezu u dorosłego. Więc zdajecie sobie sprawę, że świadome przyjęcie tak dużej ilości magnezu jest praktycznie niemożliwe. A to jest kciuk, który co trzeba zrobić, Łukasz? Wyobraziłem sobie próbę samobójczą magnezem, połknąłem 40 tysięcy kapsułek. No, trzeba walnąć w tego kciuka i pamiętajcie, magnez jest tak samo ważny jak walnięcie w tego kciuka. Jak walniecie w kciuka, to magnez poleci do Was szeroką taką falą. Trzymajcie się. Ważna sprawa. No, zarąbiście, fajnie. Czyli mamy potas, mamy magnez. Dobra, to idziemy teraz do kolejnego poziomu wtajemniczenia.